Bohaterowie mają odpowiedzialne zadanie. Nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy, co chce. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wleję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Wnuczko, co ty robisz? O nie! To się zaraz spali! Trzeba szybko ugasić ogień. Uff, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z keczupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwagę przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i keczup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawa, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki i keczup. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chce sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. Sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? Och, teraz trzeba wziąć arkusz nori i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka! Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę! Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo! Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich.
Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. Tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna 3 w 1? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi Oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Potem je zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. Dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to... gofry! Co to jest? A, znam na to przepis! Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No, może nie potrzebuję aż tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary, wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne, rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię. Ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami, tak jak na zdjęciu. Wyszło super. Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne. Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Coś niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie.
Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej, chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, a to zwycięzca. Hurra, to moje, babcia je zrobiła. O, ale pyszny syrop. Alex, weź się w garść. Chcę tort. Zrobiłam jeden tort, zrobię i drugi. Czas zaczynać. Myślę, że trzeba wziąć jajka. Tak, ale trzeba obchodzić się z nimi ostrożniej. Dziękuję, babciu. Muszę rozbić to jajko. Oj, chyba skorupka mi tu wpadła. Jak ją wyjąć? Nieprzyjemnie jest dotykać surowych jajek. Ohyda. Uspokój się, zaraz pokażę ci lifehacka. Jeśli skorupka trafi do miski, możesz ją usunąć przy pomocy drugiej skorupki. Możesz działać dalej. A ty, Marie, daj mi cukier. Też go potrzebuję. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie jestem cała w cukrze. Ale nie szkodzi. Wracam do robienia ciasta. Alex, poczekaj. Cukru trzeba dodać tylko troszkę. Dobrze, babciu. Myślałem, że tort musi być słodki. Nasypię troszeczkę. Brawo. Jakie troszeczkę? Co to za tort bez cukru? Im więcej, tym lepiej. Ty narobiłeś sam cukier. A teraz czas na mleko, tylko muszę to jakoś otworzyć. Ale mocno zakręcona. O nie, przesadziłem. Nawet mleka nie umie otworzyć. Dajcie spokój, przecież otworzyłem. Mleka też nie będę żałować. Co tam dalej? A, mąka. Mam tu całą paczkę. Pachnie jak... Babcik! Babciu, spójrz na niego. Bu! Zjawa pomocy! Babciu, serio, to ja, Alex. Tylko z mąką na twarzy. Oj, przepraszam, nie poznałam. Mari, nie zrobiłam tego specjalnie. W moim cieście powinno być tyle mąki, co trzeba. Czas na wymieszanie. Nie będę robić tego trzepaczką. Rękami będzie lepiej. Mari, spójrz na niego jak zwierzę. Ludzie specjalnie wynaleźli trzepaczkę. To wspaniała rzecz. Można nią idealnie wymieszać ciasto. Nie zgadzam się. Nie da się zrobić w taki sposób idealnego ciasta. Do tego potrzebna jest specjalna maszynka. Właśnie, że nie. Te wszystkie wasze gadżety są bezużyteczne. Ja przygotuję swoje ciasto z miłością. Spróbuję. Dodam troszkę kakao. Będzie zdecydowanie lepiej smakować. Tylko spójrzcie, jak cudownie mi to wyszło. Czas to wstawić do piekarnika. Wspaniale. Teraz tylko troszkę czekamy. Ekstra. A ja coś przekąszę. O nie, ciastko mi wpadło do masy. Mam pomysł. A może zrobię spód z ciasteczek Oreo? Rozdrobniłem je na drobniutkie okruchy. Niezły pomysł. A teraz zabarwię ciasto na różne kolory. Tak będzie oryginalniej i smaczniej. Najważniejsze to wszystko dokładnie wymieszać. No i oczywiście spróbować. A teraz mogę to wszystko dodać do foremki. No i hop do piekarnika. Chwilę czekamy i torcik będzie gotowy. Mari, tylko ty zostałaś. Spokojnie. To będzie najsmaczniejsze ciasto, więc zajmie więcej czasu. Podoba mi się pomysł z kolorami, ale w moim torcie będzie ich znacznie więcej. Rozleję ciasto do małych miseczek, a następnie wymieszam je z barwnikiem. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. A oto i tortownice. Ojej! Babcia tak twardo śpi, że nawet nie zauważyła swojego nowego nakrycia głowy. To było dosyć śmieszne. Ale dobra, wracam do ciasta. Do każdej z foremek wleję mieszankę w innym kolorze. No i oczywiście wszystkie po kolei upiekę. Oj, właśnie, upiec. Już pora wyciągać moje ciasto. Ale pachnie. Tylko spójrzcie. Mam tu taką półkulę, która posłuży jako podstawa do ciasta.
Teraz trzeba ją zalać syropem truskawkowym. Ale użyję do tego specjalnej obręczy, która pozwoli na równomierne rozprowadzenie syropu. Nie może zabraknąć też kolorowej posypki. A żeby to nie był zwykły torta suknia księżniczki, trzeba umieścić tu samą księżniczkę. Co o tym myślicie? Kate będzie zachwycona. Alex, co u ciebie? Okay. Mi też się wszystko upiekło. Zobaczcie, jakie słodkie serduszko zrobiłem. Pomiędzy warstwami tego biszkoptu będzie pyszny, płynny krem marshmallow. Nie macie pojęcia, jak bardzo to uwielbiam. No i dlaczego by nie spróbować, jak wyszło? Kate nawet nie zauważy. Ach, to jest arcydzieło. Co ty robisz? To dla Kate. Dajcie spokój, załatam tę dziurę. Mam jeszcze mnóstwo płynnego kremu marshmallow. Właściwie to pokryję nim całą powierzchnię tortu, żeby był bialutki. Ale to jeszcze nie wszystko. Udekoruję tort czekoladkami. Będzie i pyszny, i bardzo ładny. Czemu by nie dodać więcej słodyczy? Na przykład czekoladowych kulek i przepysznych M&M'sów. Tadam, mój tort jest gotowy. Możecie podziwiać moje dzieło sztuki. Dobra robota. Ja też już prawie skończyłam. Mam kolorowe biszkopty. Nadzieniem też będzie płynny krem marshmallow. I wiesz co, Alex? Podkradłeś mój pomysł. Też chcę, żeby mój tort był śnieżno-biały. Właśnie tak zamierzam zrobić. Ale to oczywiście nie wszystko. Dekoracją będzie kolorowa posypka, która musi równomiernie pokryć mój tort. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, żeby nie upuścić ciasta. Rewelacja. Babciu, zamknij buzię, głupio to wygląda. To jeszcze nie koniec. Ostatnim akcentem będzie tęcza, którą umieszczę na wierzchu tortu. No i chmurki z bitej śmietany. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Nie mogę się oprzeć. Muszę umieścić też słodkiego jednorożca na torcie. Jest taki milutki. Nadszedł czas, aby wyłonić najlepszy tort. Kate, wybór należy do ciebie. Wow, wszystkie torty wyglądają pięknie. Babciu, zawsze chciałam mieć taki torcik, żeby móc sama podnieść tę obręcz. Co za piękno, genialny pomysł. Teraz pozostaje tylko skosztować. Jest idealny. A mogę zjeść też księżniczkę? Ojej. Czy to karton? Co za ohyda. A miałam nadzieję, że księżniczkę też da się zjeść. No dobra, spróbuję ciasto Alexa. Ale ja lubię czekoladki. Teraz spróbuję samego ciasta. Super, jest naprawdę pyszny. Został mi jeszcze tort szefowej Marii. Przyznam, że wygląda bardzo nietypowo i pięknie. No to odkroję sobie kawałek. Ojej, w środku jest też tęczowy. Ale super. Smakuje niesamowicie. Marii, gratuluję. To absolutna wygrana. Wygrałam, hurra! Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki. A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej. Wow, w tym jajku są żelki. Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki. Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie ma mowy, zjadaj do końca.
Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu, to obrzydliwe. Co za ohyda, nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się ze mną drażnić, to nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. Fu, to obrzydliwe. Wiem, że ty to ustawiłaś. Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko. Częstuj się. Wiesz, nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone. Takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat. Wspaniale. Odejdź, Suzy. Nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę. Nadchodzą nowe porcje. Sprawdźmy, kto zacznie. Hurra, ja! Wow, to butelka coli. Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam. Też cola, ale super. Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa. Jakie to dziwne. Nie mogę jej otworzyć. Może spróbuję zębami. Ojej, to czekolada. Szczęściara ze mnie. Ekstra, może ja też mam czekoladową butelkę. Nie, to zwykła cola. Ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinnaś umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz? To obrzydliwe. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurczę, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa. Ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kolę. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. Masz rację, czemu nie? Spójrz, tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj, głuptasie. Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair, nie wolno tak robić. Myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest. Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To wszystko gotowe. Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kola tryska mi prosto w twarz? O nie! Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy. Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy, tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. To czekolada. Szczęściara ze mnie. Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję. Nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą użalać. Nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację. Lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia.
Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe. Ostrożnie, trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. Masz, napij się. Dzięki, przyda mi się woda. O nie, to tabasco. Znowu mnie oszukałaś. Pomocy! Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie. Ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lato, Suzy. Tylko nie to. Ja spadam. Ratunku! Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. O, wow. Gdzie my jesteśmy? Czekoladowa fontanna. Czeka nas coś pysznego. O nie, chyba pomyliłam się co do tych pyszności. Happy Meal. Emma, spójrz tylko. Mam cały zestaw. Moje ulubione fryteczki. I jeszcze cheeseburger. Ale mi się poszczęściło. Są jeszcze cieplutkie. Co może być lepszego niż frytki? Tylko frytki z czekoladą. Idealne połączenie słodkiego i słonego. I dlaczego nie serwują tego w restauracjach? To byłoby hitem. Mam pomysł. Wleję czekoladę do opakowania. To jest pyszne. Ja też chcę. Niestety zjadłam wszystko. Ale mam jeszcze burgera. Ciekawe, jak smakuje burger z czekoladą. Nigdzie takiego nie ma. Wow, jest znakomity. Rewelacja. O tak, palce lizać. Emma, dlaczego jesteś taka smutna? Jedz swoje kurze łapki. Wiem, są okropne. Ale mogę zrobić psikusa Marii. Och, jak miło. Ej, zabieraj ode mnie swoje kurze łapki. I zjedz je już. No dobrze, będę musiała to zrobić. Spójrz tylko na tę paskudną, suchą skórę, ostre pazury. Dobrze, że nie widać tego wszystkiego pod czekoladą. Spróbuję nie oddychać i po prostu je połknę. No i dlaczego dostałam aż tyle łapek? Nie mogę się doczekać, kiedy z tym skończę. Wyglądają ohydnie. Tak też smakują. Niedobrze mi. Mnie też. To było okropne. Muszę to szybko czymś zapić. Ej, ale tak nie można. Teraz czuję się znacznie lepiej. Mogę otworzyć pierwsza? Nie. Proszę. No dobrze. Hurra, dzięki. Co? Cytryny? Ha, no i co, Marii? Cieszysz się? Pokaż mi, co ty masz. Wow, to będzie przepyszne. No i co, chcesz zaczynać? Nie? Dobrze, więc ja to zrobię. Prawie zapomniałam o czekoladowej fontannie. Lizak truskawkowy w czekoladzie. To będzie oszałamiająco pyszne. Można też dodać posypkę. No, teraz to zdecydowanie najsmaczniejszy przysmak w historii. O tak, miam, miam, miam. Marii, nawet o tym nie myśl. Masz swoje własne smakołyki. Dzięki, że mi przypomniałaś. I tak mi ciężko. Nie, to jest okropnie kwaśne. Nawet czekolada nie przebije tego smaku. Nie, no nie dam rady tego zjeść. Może i nie będę musiała? Emma, patrz, nowy iPhone. Nic nie widzę. Marii, próbujesz mnie oszukać. Nie ma mowy. Jedz swoje cytryny. W porządku, tylko nie krzycz. Zjem je. Wciąż nie mogę uwierzyć, że muszę to zrobić. Błe, to jest bardzo kwaśne. Mało powiedziane, ledwo przełknęłam. Została ostatnia. Ojej. To było okropne. Nie płacz, Marii. Cytryny są bardzo zdrowe. Mają mnóstwo witamin. Niech wygra silniejsza. Dobra. O, jesteś godną przeciwniczką. Trenowałam na moim młodszym bracie. O tak, wiedziałam, że wygram. Zobaczmy. Co to jest? Ojej, to żelkowy makaron. Super. Pyszności. Chcesz mi coś? Oby mi ja dostała coś smacznego. O nie. Tylko nie to. O kurczę. Chyba sobie stąd pójdę.
Ani mi się waż. Będziesz musiała zjeść wszystko do ostatniego kęsa. Nie dam rady. Dasz. Okay. Po prostu zanurz to w czekoladzie. No dobrze. Zanurzę w czekoladzie. O rety, robi mi się gorąco. Dobrze. Spróbuję go bardzo szybko przegryźć. Może nic mi nie będzie. Uff. Chyba jest okej. Kontynuuję. O nie! Jakie ostre! Nie mogę. Zjadaj to. Okej, mam pomysł na dobrą zabawę. Te papryczki wyglądają jak smocze pazury. Teraz moje ręce to szpony. Będę nimi zagarniać czekoladę z fontanny. Bój się mnie, Marie, bo jestem krwiożerczym, ziejącym ogniem stworzeniem ciemności. Ojej, co się z nią dzieje? Myślę, że smocze płomienie zaraz eksplodują. Muszę ochłonąć. Uff, od razu lepiej. Och. Emma, wszystko w porządku? Tak, tak, nic mi nie jest. Dobrze, więc teraz ja mogę zjeść mój słodki makaron. Skakuj do czekolady. Właśnie w ten sposób. Tylko spójrzcie, jak czekolada otula każdą wstążeczkę. To takie piękne i pyszne. No nie, bo w gębie. A teraz wypełnię miskę po brzegi czekoladą. Ojej, ale fajnie to wygląda. Zupa czekoladowa z żelkowym makaronem. Jak fajnie to wyszło. Ojej, jakie apetyczne, ja też chcę. Przepraszam, Emma, ale moja zupa już się skończyła. Była wyśmienita. Mogę? Dobrze. No i co tam jest? Fuj, zgniła ryba. Co za smród. A ty co masz? Ja mam hot doga. Uwielbiam hot dogi. Ja też. Ale masz szczęście. Co nie? Spadaj, jedz swoją rybę. Jak mam to zjeść? Ona na mnie patrzy. To jest po prostu nie do zniesienia. Zaraz zwymiotuję od samego zapachu. Mam nadzieję, że uda mi się to przetrwać. No to próbuję. O, matko, co za koszmar. Dałam radę, brawo ja. Nigdy bym nie pomyślała, że jestem w stanie zjeść coś takiego. Zostały tylko ości. Ach, jak pięknie pachnie mój hot dog. Nigdy wcześniej nie próbowałam hot doga w czekoladzie. To niesamowite. Jakie pyszne. Też mi coś. Wcale mnie to nie obchodzi. Palce lizać. 3, 2, 1. I podnosimy. Wow, jakie piękne babeczki. I to wszystko tylko dla mnie. O nie. Tylko nie to. Ja mam babeczkę i zamierzam ją zjeść. Cytrynowa. Jaka wilgotna i słodka. A tę babeczkę zamierzam polać czekoladą. Właśnie w ten sposób. Ojej, teraz jest jeszcze piękniejsza. I pyszniejsza. Emma, a może podzielisz się ze mną? Proszę. No dobrze, niech będzie. Dobra, dam ci jedną babeczkę. Żartuję. Zjem wszystkie sama. Dodam więcej czekolady. Będę jeść za nas dwie. Jedna babeczka dla mnie i jedna dla Marii. To jest pyszne. Ojej, ale mi burczy w brzuchu. No to zjedz cebulę, poczujesz się lepiej. Fuu, ohyda. Najważniejsze to nie oddychać. Jeszcze lepiej zamknąć oczy i na to nie patrzeć. Zawsze płaczę od cebuli, kiedy moja mama ją kroi. I w ogóle kto wymyślił tę cebulę? Jest okropna. Bleh. Marii, masz chusteczkę, otrzyj łzy biedactwo. Dziękuję, Emma. I co ja mam zrobić? O, mam pomysł. Założę na nos klamerkę. I nic nie będę czuła. Teraz nie czuję ani zapachu, ani smaku. Ojej, przepraszam.